Chyba ciebie. Chciałem ci tylko zdjąć nitkę z koszulki. Ale nikt ci o to nie prosił. Nie przesadzasz już? Nie i więcej tak nie rób. Jezu, co ty zrobiłeś taka niedotykalska? Słuchaj, ja rozumiem, że dla takiego maczo jak ty to jest dziwne, że kobieta nie daje się obmacywać, ale ja nie chcę, żebyś mnie dotykał, rozumiesz? Tak, ostatnio sama prawie wskakiwałaś mi do łóżka. A co ty się zrobiłaś taka przewrażliwiona? Co, mężczyźni ci się przestali podobać, czy co? Nie musiałeś być taki wredny. Ja? A może ty mi w końcu powiesz, o co tu chodzi? W sensie? No, w sensie, że ona zachowuje się jak wariatka, a ty traktujesz ją jak porcelanową lalkę. Wydaje ci się. A może to mi się przyśniło, że ostatnio wyważyłaś prawie drzwi od łazienki, bo myślałaś, że jest zamknięta? Słuchaj, Domi ma po prostu gorszy okres, no. Powinniśmy ją teraz wspierać. Gorszy okres, ale mi to nie mówi, ja potrzebuję jakichś konkretów. Dobra, chodź. No, jakiś czas temu w Scarface ktoś wrzucił do mnie pigułkę gwałtu, no. Facet najprawdopodobniej ją wykorzystał. Że co? No i dlatego jest ostatnio taka rozdrażniona. Nie potrafi sobie jeszcze tego ułożyć, no. Nie wspominając już o dotyku i bliskości z facetami. No, nie wiedziałem, no głupio mi, no. Przeżyła piekło. Ale to chociaż go złapali? To jest długa historia. Jeśli Domi będzie chciała ci ją opowiedzieć, to pewnie to zrobi. No dobrze, no dzięki, że mi powiedziałaś, tak? Dla jej dobra, a teraz idę sprawdzić, co znam. No, troszkę się stęskniłam, więc myślałam, że może się spotkamy, jak wrócisz. A, okej. No to w takim razie do kiedyś indziej. A? Co tam? Wszystko okej? Aha, nie wiedziałam, że Marcin jest w kuchni. Nie musisz się tłumaczyć, a z kim gadałaś? Z kolegą. No bo może Marcin miał rację, może faktycznie zrobiłam się niedotykalska, dlatego chciałam mówić się na randkę i wrócić do starego życia. Nie musisz słuchać Marcina, no on tylko tak popił palną, a na randki jest chyba jeszcze trochę za wcześnie, nie sądzisz? Nie dowiem się, dopóki nie spróbuję. No tak, ale z drugiej strony nic na siłę, zresztą może przegadałabyś to ze swoim terapeutą, no wizyta z nim chyba ci pomogła, co? Tylko że dziś nie mam czasu, bo... Mam randkę? Dobra, trzymaj kciuki, a ja się muszę zbierać. Domi, proszę cię, przemyśl to, okej? Mhm.